Moi kochani, witam Was na kanale Simomania i dzisiaj jesteśmy w małej przemianie, mojej kolejnej przemianie. Tak, to jest, są dziewczyny Kasanowy, Julia Schmidt, Dominika Schmidt właśnie, która jest kosmitką. Nie wiem, czy zabiorę się za kosmitkę, czy tylko właśnie zrobię małą przemianę, metamorfozę właśnie Dominiki. Trochę sporo jest tutaj, widzę osób i jest Hatumba. Mamy tutaj ich 2, 4, 6, 7 osób do przemiany. Trochę jest tego. Ja postaram, pokażę wam, co robię właśnie z twarzami, a jeśli chodzi o ubiory, to zobaczycie już w tej drugiej, można powiedzieć, moje odsłonie, jak to teraz tak nazwałam, gdzie będę wam pokazywać po kolei, co wybrałam. Dobra, moi kochani, ja się biorę za małą przemianę. Nie będę ruszać rysów, niczego tutaj, ewentualnie nie wiem, może coś z brwiami zrobię, ale zobaczę jeszcze. Oczy jakieś będę dodawać, nie wiem, no nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Zobaczę, co mi po prostu przyjdzie do głowy. Ja Was zapraszam do oglądania i widzimy się już w drugiej odsłonie. Jestem już z powrotem. Tak się prezentuje, można powiedzieć, mój Filip. Ja chyba mu zmieniłam kolor włosów, ponieważ mi się wydawał ten jasny, jak zobaczcie, on chyba za bardzo. Jeszcze w ogóle się zastanawiałam, czy nie zrobić mu w ogóle ciemnego, bo wtedy w ogóle fajnie się prezentuje przy tej ciemnej karnacji. Jego mama była. Tak, mama. Jego mamie farbowała włosy, też zmieniłam jej kolor. Ale naturalną była czarna. Tata jest główna, więc zastanawiałam, jak kolor najbardziej by odpowiadał mu. I tak nie wiem właśnie, czy będę zostać przy tym. Nie wiem, no ten żółty to w ogóle odpada. Chyba ten najbardziej. Ten biały to w ogóle nie. Chociaż ja wiem. Nie wiem, czy tak nie wygląda za jasny. Czy mam problem. Może zostawmy ten mniejszy. Od blondu. Jak widzicie, tak się prezentuje. To jest strój codzienny, bo to jest jakby druga odsłona. Nie pokazywałam, Wam z twarzą tylko, co robię, chociaż powiem, że tutaj trochę delikatnie wprowadziłam zmiany. I teraz widzicie tą drugą odsłonę. Tutaj, jeśli chodzi o ubiór, staram się wszystkie linki Wam udostępnić w opisie pod filmikiem, tam Was odsyłam. Jeśli jakiegoś linku nie znajdę, to no, przepraszam. Mam nadzieję, że ktoś pomoże mi i wymienicie się w komentarzach. To jest codzienny strój jego. A nie wygląda, powiem, że ta fryzura mi się podoba. Nie, to jest fryzura. Nie, fryzura jest z gry. Fajna jest. I tutaj mu tak, kupiłam, ma strój oficjalny. Powiem tak, mieszam zawartość zmodyfikowaną razem z zawartością z gry. Tak wygląda na sportowo. Tu do snu. Tu jest imprezowy, inny, a tu jest do kąpieli. To jest Filip, powiem, żeby to trochę zajęło. Tutaj mamy kolejną, bo jest aż ich 7 chyba, tak? 2, 4, 6, 7. I jeśli chodzi o Dominikę, która jest kosmitką, jej nie zmieniałam wyglądu jako kosmitki, tylko w przebraniu. Ale do tego dojdziemy jeszcze. Emilia, tutaj właśnie to są nasi kosmici. Stwierdziłam, że jednak mam i skina, żeby ich właśnie jako dzieci nikt się nie śmiał z nich. Wy wiecie, jak to wygląda w kole. Tak, trochę w rzeczywistości wprowadziłam do moich simów. To jest jej strój
codzienne. Tutaj tak oficjalnie, fajnie dziewczęta, powiem, że skin, oczy i już całkiem inaczej Julia wygląda, bardzo ładnie wygląda. A i chyba matka tutaj dałam nawet, gdzie? Tak, dałam matkę. A i to są w ogóle z, tak, z włoski. Bardzo ładnie wygląda. Tu ma kolejne. Kolejny strój sportowy do spania. Tak słodziaśnie. Tutaj mamy na imprezę. I do kąpieli. Nasza Emilia. Teraz jej brat bliźniak, Emil, się prezentuje. Zobaczmy, był zielony i też mu dałam skin, nadałam mu rzęski i tak wygląda w ogóle o. Tak, jak daje oczu i zobaczyć soczewki, tak? To całkiem inaczej zmienia Sima. Dobra, tu mamy strój codzienny. Tak się prezentuje nam w oficjalnym. Sportowy. Tak, chciałam tak różnorodnie ich ubrać do snu. Tutaj jest na imprezę. Tak fajnie słodziaśnie, mi się podoba. I tu ma traktowanie. I teraz tak, Julia. Nie, Julia nie jest ich mamą. Dominika jest ich mamą. Julia jest mamą naszej małej Ewy. Ale przejdźmy pierw do Julii. Tak się prezentuje nasza Julia. Tutaj zmieniam jej włosy. Całkiem inne. Wygląda bardzo pięknie, mi się podoba. Nie wiem jak wam, zobaczymy. Buty, a w ogóle chciałam podziękować Kamilowi, który tutaj właśnie dał kilka linków właśnie na włosy, buty. Spodni chyba nie ściągałam, bo ja mam tyle tych modów i tak boję się, żeby mi ta gra się nie ścinała. Tutaj mamy strój oficjalny. Powiem, że miałam problem, bo ja tutaj buty inne wybrałam, ale tu mi się jakaś ciemna taka plama. I w ogóle dlaczego Emilia jest? Emilia uwielbia kolor czerwony, dlatego stwierdziłam, że zostawię ją w kolorze czerwonym. Tak, i będę wybierać jej czerwony. Tutaj miałam jakiś taki dziwny błąd, ale to zauważyłam właśnie przy butach, jak zmieniam. Wam pokażę. Bo ja jej wybrałam inne buty, tylko już teraz nie pamiętam, które chyba te. Te czarne, tak, zobaczcie. Tam te czarne buty, to tutaj mam ten błąd. Myślałam, że to jest coś z sukienką, a jednak nie. No i dlatego właśnie zmieniłam jej te buty. Mam je inne. Te też są fajne, może mi się wydawało, że te są lepsze. No ale powiem wam, że naprawdę dając właśnie skina, dając oczy, rzęsy, makijaż, włosy i już całkiem inaczej wygląda Sinka. Do końca podoba mi się ta sukienka. Powiem, że ją przed chwilą ściągnęłam. Dlatego chciałam wam. Chciałam zobaczyć, jak ona będzie się prezentować. No ale. No i się podzielę z wami tym linkiem. Nie wiem, czy będzie chciał ją wykorzystać. No jest inna, tak? Ale nie wiem, czy się akurat do końca podoba. Dobra, przejdźmy do sportowego. W sportowym tak wygląda masyka. I tak jak wam powiedziałam, ja tutaj zawartość właśnie z gry łączę z zawartością zmodyfikowaną. Już mam chyba ponad 1000 tych modów i boję się, żeby mi gra tutaj jak wygrała, żeby to nie kolidowało. Mody. Dobra, tutaj mamy do snu. Tak bardziej drapieżnie. Tu mamy imprezowe. Tak, postanowiłam, że jej dam kombinezon. Fajnie wygląda. I do kąpieli. Też nowy chyba strój wzięłam, ściągnęłam. Nam przedstawia Julia. Teraz mamy Dominikę. Dominika jest kosmitką. Ale stwierdziłam, że nie będę jej przebierać. Zobaczcie, jak wygląda Julia. Julia w ogóle się zmieniła. Taką zrobiłam ją delikatną. Cukierkową. Też chyba nowa jest sukienka. Właściwie komplet. To też jest z gry. Ja tam chyba kiedyś mówiłam właśnie, że niby mesz, ale to nie mesz, tylko kolor ściągnęłam, czyli więcej kolorów do danej. Nikt mi nie zwrócił uwagi nawet w komentarzach, nawet chyba tego nie zwrócił się na to uwagi. Ale przejdźmy do naszej Dominiki. Dominika tak się prezentuje w codziennym. Tu jej dałam oficjalny, powiem, że te włosy naprawdę są bardzo ładne i to są siostry chyba bliźniaczki, więc pasują im te włosy. I tak się prezentuje moja Dominika w stronę oficjalnym. Teraz mamy sportowe, tutaj już idę z gry.
włoski i też bardzo ładnie wygląda. Ale widzicie, dając właśnie tak jak cały czas nawiązuje do mesza, oku i rzęs, gdzie wygląda silka nasza. Się prezentuje. Sportowym teraz mamy. Tak, chciałam postrzegnąć, ale też nie wiem, czy mi on odpowiada. Powiem, że tutaj też tak fajnie słodko wygląda, zobaczcie. Seczko, nasza linka. Dobra, przejdźmy do kolejnego jej stroju. To jest strój na imprezę. Powiem, że trochę zaszalałam. Buty są, strasznie mi się te podobają. Nie wiedziałam, że w ogóle takie akurat trochę pogrzebałam w SR. I ciekawe są akurat mody. No i tak się prezentuje moja silueta na imprezę. Ta sinka chyba uwielbia kolor fioletowy, dlatego tutaj bardziej fiolet przeważa. Sprawdzę. Tak, fiolecie ją tutaj wybierałam. Fiolet, nowy formany róż, no wiecie. To co mogłam, tak to robiłam. Teraz tu mamy kąpieli. Naszą linkę. I tutaj mamy naszą skończuszną Ewę. Tak, jej też zmieniłam fryzurkę, bo ta fryzurka jakoś nie do końca i chyba kolor oku jej też zmieniłam. Teraz tak jakoś mi się podoba inaczej. Zobaczcie, wygląda nasza Ewa w codziennym stroju. Teraz mamy tutaj słodziaśnie. No mojej mama, jej mamie podoba się kolor czerwony, więc stwierdziłam, że pasowała do mamy, to dałam jej czerwoną sukienkę i czerwone buciki. Nie wiem. Sami ocenicie. Tutaj do snu. Jak wygląda. I teraz do... na imprezę. Tak cukierkowo ją ubrałam. Przejdźmy do naszej Hatumby. Hatumba w ogóle, powiem, że odmiana jest naprawdę. Tam jej inny włos, rzęsy, oczy i... No i tak prezentuje się nasza Hatumba. Bardzo Hatumba. Nie wiem jak wam. Tu jej dałam... Powiem, że mam tak... Dałam jej make-up. I nie właśnie, czy mi właśnie to odpowiada, bo widzicie, ona jest tak... Ja zaraz wam pokażę, jaka różnica. Widzicie, jak ja ściągam jej już... Całkiem inaczej wygląda. Nie właśnie, czy nie wygląda korzystniej teraz. Że jak jej nałożę właśnie ten... Widzicie, tutaj tak pod oczami jej, chociaż no, oficjalnie powinna być umalowana, tak? Może tak ją zostawię. Sami stwierdzicie w komentarzach, czy jest korzystniej, czy nie. Tak ją ubram. A, i w ogóle kolor włosów. Powiem, że tamten kolor mi akurat bardzo odpowiada, dlatego stwierdziłam, że miała czarna, a dlaczego nie może, właściwie może pomalować. I chyba nowy zegarek, który ściągnęłam. Postaram się wam wszystko udostępnić w opisie pod filmikiem. O, w tych włosach mi ona po prostu najbardziej się podoba. Fajnie wygląda. Twarz, oczy, rzęsy, a i brwi chyba, tak. Ja ją tutaj trochę przemieniałam teraz. Mam nadzieję, że bardziej korzystnie i bardziej się wam się spodoba. To też ostatni napitek, żamka, śmieszna, słodziaśna, taka inna. Tu ściągnęłam, powiem, że kombinezon. Strasznie chciałam jakiś fajny kombinezon, taki imprezowy. Byłby fajnie wygląda, ale powiem, że tak, był trochę za bardzo po klatki je widać. Nie wiem, no może nie każdemu się to podobać, dlatego sami ocencie. Ale naprawdę, wasza... Delikatne, nie malowałam ją, dałam właśnie eyeliner, oczy, rzęsy, pomadka i to wszystko. Tak się prezentuje nasza sinka w imprezowym, a teraz przejdźmy do stroju kąpielowego. Taki tutaj znalazłam strój kąpielowy stary, mam nadzieję, że lipę znajdę. Więc fajnie pasuje do niej, bo Hatuba to była z jakiegoś plemienia, już nie pamiętam dokładnie historii. Ale pozdrawiam myciego bandyta, który właśnie nam to stworzył. Myci bandyta wpadli. Tak. Nie chcę pomylić. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich was. Dobra, moi kochani, to jest cały ten przegląd. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Mam na wasze opinie, komentarze. Opinie, piszcie w komentarzach. Czekam na wasze łapki. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa.